Turniej na Wybrzeżu rozgrywano nową formułą. Zmagania trwały przez ponad tydzień. Dla młodych koszykarzy było to niezwykłe doświadczenie. Musieli radzić sobie z meczami dzień po dniu. Najlepsi rozgrywali po 7 spotkań. Najpierw 5 w grupie, później półfinał i starcie o medal. Śląsk i WKK trafiły na siebie w jednej grupie. Oba zespoły od początku grały bardzo skutecznie i wygrywały z kolejnymi rywalami. O pierwszym miejscu decydowały derby Wrocławia na Wybrzeżu. W grupowym starciu wrocławski klub koszykówki wygrał 59-49, grając doskonałe zawody przed przerwą. Nasze drużyny zajęły 2 pierwsze miejsca i awansowały do batalii o medale. W półfinale WKK trafił na gospodarzy z GTK Gdynia. W grupie zespół z Trójmiasta wygrał 3 spotkania, przegrał 2. Gdy przyszło do rywalizacji o finał, gospodarze jednak zagrali szczęśliwie w końcówce i pokonali Wrocławian 62-59. Drugi półfinał był niestety jednostronnym widowiskiem. Śląsk przegrał gładko z UKS-em Ursynów Warszawa aż 62-97. Znów los chciał, że dojdzie do starcia wrocławsko-wrocławskiego. Ważniejszy mecz turnieju, bo brązowy medal tym razem wygrał Śląsk. Koszykarze tej drużyny pokonali WKK 82-74. Tytuł Mistrzów Polski pozostał w rękach gospodarzy. Po pasjonującym finale GTK Gdynia zwyciężył Ursynów Warszawa 61-60. Wrocławscy koszykarze otrzymali 2 wyróżnienia indywidualne. W pierwszej piątce całego turnieju znalazło się miejsce dla Jakuba Nizioła ze Śląska i Mikołaja Serbakowskiego z WKK.